Tomasz Siemoniak, minister obrony narodowej, gościł w Suwałkach. Podczas wizyty spotkał się z żołnierzami 14. Suwalskiego Dywizjonu Artylerii Przeciwpancernej, dokonał przeglądu sprzętu i uzbrojenia jednostki, a następnie odwiedził Państwową Wyższą Szkołę Zawodową, gdzie wygłosił wykład do studentów w kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne. Podczas spotkania z dziennikarzami minister zapewnił, że Dywizjon w Suwałkach pozostanie i przyszłość wojska w mieście jest stabilna. Przez wydarzenia ostatniego roku, przez pracę nad planem wzmocnienia bezpieczeństwa państwa, który ma zawierać element wzmocnienia jednostek na wschodzie, no ta podróż do Suwałk przypadła w szczególnym czasie. Byłem w Siedlcach kilka tygodni temu, gdzie zapowiedziałem, że będę wizytował wszystkie jednostki na wschodzie, bo chcemy, żeby ten środek ciężkości się przeniósł na wschód. Będziemy zwiększać liczebność żołnierzy, będziemy tutaj kierować w ciągu najbliższych lat nowy sprzęt, remontować infrastrukturę i też chcę to jakby bardzo wyraźnie powiedzieć, nie ma jakichkolwiek już planów likwidowania jednostek, czy w Suwałkach, czy w ogóle to dotyczy paru jeszcze takich projektów, które w bardziej pokojowych czasach były w Ministerstwie Obrony rozważane. Szef MON-u zapowiedział też zwiększenie liczebności żołnierzy, inwestycje w osprzęt i wojskową infrastrukturę. Ja nie przyjechałem tutaj, żeby powiedzieć, że za tydzień tu przyjedzie 20 rosomaków ze spajkami, ale taka, nie mówię, że 20, na pewno więcej, ale taka przyszłość czeka tę jednostkę. Ona, mówiła o tym pani poseł, ma swoje strategiczne położenie, ma tradycję i ja też, może to nie jest zawsze taka sprawa pierwszoplanowa, ale bardzo istotna, chętnych do służby we wschodniej Polsce jest znacznie więcej niż w zachodniej Polsce. Rozmawiałem z oficerem WKU, który odpowiada za rozmowy z kandydatami, z chętnymi, no i on codziennie kilka osób do niego przychodzi, też kobiety, co jest bardzo jakby znaczącym faktem. Więc sądzę, że czeka ciężka służba tutaj żołnierzy, bo każdy żołnierz ciężko służy, ale ten sprzęt, jak zaobserwowałem, w większości jest starszy niż żołnierze, którzy przy nim stoją, więc na pewno on będzie wymieniany. Podobna sytuacja jest w Siedlcach, w Chełmie, w bardzo wielu jednostkach na wschodzie Polski, więc ten plan będzie kompleksowy. Jednocześnie minister nie krył, że podczas wizyty chce wyrazić poparcie dla kandydatek Platformy Obywatelskiej w wyborach samorządowych. Bożeny Kamińskiej, która zabiega o fotel prezydenta Suwałk i Anny Naszkiewicz, która startuje w wyborach do Sejmiku Województwa Podlaskiego. Też oczywiście bardzo mocno wspieram Bożenę i panią Annę jako świetne kandydatki. Myślę, że to hasło dynamiczne Suwałki bardzo mi się podoba i znając bardzo dobrze życiorys Bożeny, to tę aktywność harcerską, społeczność, wydaje mi się, że będzie świetnym prezydentem Suwałka, a też i potrzeba w sejmiku mocnych ludzi, kobiet. Ja już teraz, jak Państwo wiedzą, mając szefa, panią premier do jakiegoś czasu, bardzo dobrze się czuję współpracując z kobietami, więc liczę, że też i obydwie panie zyskają zaufanie wyborców, a zasługują na to, bo nie zaczęły pracować miesiąc temu a na rzecz tego, tylko po prostu ciężko pracują od lat na swoją pozycję.